Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy. To jest finał mojej aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak pewnie przypominacie sobie, można to było licytować i w nagrodę miała być paczka niespodzianka od Hallaka. No i oczywiście aukcja już się zakończyła. Została wylicytowana za bardzo dużą kwotę, 2250 zł. Także bardzo serdecznie dziękuję. Pieniądze na pewno pójdą na szczytny cel. A ja kończę całą historię i oprócz podziękowań dla kolegi sympatycznego przygotowuję paczkę. Wszystkie rzeczy, trochę to trwało, ale wszystkie rzeczy już są u mnie. Także to widzicie pusty karton, za chwilę będzie pełny. Zobaczycie, co też ja koledze zamierzam wysłać jutro, albo no nie, jutro jest sobota, więc w poniedziałek pewnie. To cóż, zaczynamy bez zbędnych ceregieli. Na początek trochę słodkości, bo to nawet jak się samemu nie lubi, to się komuś da w prezencie i tak dalej. Będą tu słodkości, które ja kupiłem i będą tu też prezenty, które od Was dostałem. Postanowiłem odstawić po prostu słodkie rzeczy i jeszcze będzie tylko test paczki z Danii, o ile się nie mylę, tam są te skóry świńskie. Tylko to będzie. Zresztą tam już domownikom dałem, żeby mi tylko zostawili tam po 2-3 cukierki czy jakieś czekoladki, żebym stestował, ale sam już po prostu odstawiam, bo troszeczkę za dużo tego było. I kałdun rośnie niestety. Dobra, słuchajcie. Ustaliłem z kolegą, że nagram ten filmik, zgodził się na to. Wy zobaczycie, co w tej paczce jest, a kolega ten filmik zobaczy w momencie, kiedy już paczkę dostanie, tak? Także nie będzie spalenia. Ok, jedziemy. Po pierwsze, czekolady. Pierwsza czekolada, Milka Oreo. Myślę, że wielkość słuszna. Jedziemy dalej. Wedel. Mleczna o smaku tiramisu, również wielkość słuszna. No i nie mogło zabraknąć bardzo klasycznej czekolady. Proszę bardzo. No, każdy kto przeżył komunę pamięta, jaki to był skarb kiedyś. Mamy tak. Oprócz tego, takiej wielkości, Toblerone. Dostałem tą czekoladę w prezencie. Ale jako, że odstawiam, no to sprezentuję koledze. Myślę, że pani, która mi to przysłała, nie miałaby nic przeciwko temu. Kolega naprawdę się wykosztował na wielką orkiestrę, także super. Wielka czekolada, wiadomo. I mamy jeszcze dwie czekolady takie. To są takie słusznych rozmiarów, studencka. Znamy, to pochodzi z jednej z paczek. Szczerze mówiąc, chyba paczka z Czech. Kolego, bardzo dziękuję, ale już nie jem, więc proszę bardzo, następna studencka. Co mamy jeszcze? Mamy coś takiego. Migdały w czekoladzie mlecznej z liofilizowaną pomarańczą. Myślę, że będzie dobre. Mamy coś takiego, czyli wiśnie w czekoladzie białej deserowej. Nie daje tu nic, czego bym nie sprawdził, także i ciekawostka, najlepszy batonik, jaki można kupić, oprócz tych wojskowych, jabłko i cynamon, dobra kaloria. Ten batonik jest z Netto akurat. Dobra, a teraz trochę innych rzeczy. Otóż, nie samymi słodyczami człowiek żyje, od pana Kudlińskiego dwie konserwy, jedna to Wek kierowcy, czyli w tym przypadku mięso wołowe, wieprzowe i drobiowe, taka mieszanka. Bardzo dobra konserwa. Następnie Wek Preppersa, również tam od pana Kudlińskiego. Mięso wieprzowe i mięso drobiowe. To jest tak. I jak będzie koniec świata, a kolega będzie siedział w piwnicy, to sobie przypomni, że dostał ode mnie coś takiego. To jest wojskowa zupa fasolowa z mięsem zagęszczana. Taka słuszna pucha 850 gram, także jak już świata nie będzie, to kolego wtedy sobie otworzysz tą puszkę i ze smakiem zjesz.
Dobra, ale to oczywiście nie koniec. Czekajcie, bo muszę... No, muszę jeszcze tutaj przynieść. Będę to ciął, jak nie zapomnę. Dobra. Niech żyje zręczność. Kurka, widzę, że sporo tego. Mam nadzieję, że ten karton będzie pasował. Nagrywa się? Nagrywa. A więc tak. Tu jest napisane Wawel, ale to nie jest Wawel. To są najlepsze śliwki w czekoladzie, jakie można kupić. Pomijając te, które dostałem kiedyś w paczce ze Śląska, które były takie bardzo mięciutkie i bardzo mokre i w bardzo cienkiej czekoladzie, no to te są najlepsze, oprócz tamtych. Te śliwki można kupić w Netto i chyba nigdzie indziej ich nie widziałem. Także kolego, no myślę, że jest tutaj, nie wiem, z kilogram tych śliwek. Dobra. No cóż, mogu, musi być, tak? Mogu, proszę bardzo, jakieś jagodowe. Moje ulubione i najlepsze, mogu, melonowe. Dodatkowo, mogu, litchi, bardzo fajny smak, chociaż słodkie. I ciekawostka, taka... japońska, albo nie japońska, w każdym razie orientalna czekolada, orężada. Nie wiem, co to jest, było w tym sklepie, co mogu, sprzedawali, więc kupiłem. Kolego, będę miał niespodziankę. Dobra, ale to nie koniec. Kurde, bra. A więc kolego sympatyczny, fenomenalne picia, które były bardzo krótko dostępne. To jest pierwsze. One były w Biedronce. Już są wykupione, prawdopodobnie nie do dostania. Nie wiem, skąd to jest. Tutaj budyniowiec. Naprawdę pycha. Pyszne picie. Specjalnie zachowałem, chociaż korciło mnie, żeby wypić. I tamaryn. Może to się nazywa tamaryndowiec. Także masz okazję spróbować to, co ja na streamach spożywałem. Oprócz tego... Ostatnia, bo wszystkie wam już rozdałem, racja indywidualna żywnościowa, tak żeby sobie może kolega nigdy nie miał do czynienia z tym, więc będzie miał ciekawostkę. Niestety ostatnia, która została, jest to bigos z kiełbasą. Jest to najmniej lubiana chyba racja polska. Nawet jak ktoś lubi bigos, no to wolałby chyba jakąś... Znaczy te pozostałe potrawy bardzo dobre są, ale taka racja właśnie leci. Oprócz tego... wszyscy lubią orzechy, ale ja... Oprócz tego wszyscy lubią orzechy, ale ja pomyślałem sobie, że kolega musi mnie zapamiętać na dłużej i kupię coś specjalnego. Mój drogi, pistacje prażone, solone. Mam nadzieję, że lubisz. Ja uwielbiam. Masz tutaj taką pakę, jakiej jeszcze nigdy nie widziałeś. Kilogramowa paka pistacji prażonych. I ponieważ miało być coś dla serca, coś dla ducha, z mojej prywatnej biblioteczki postanowiłem sprezentować ci książkę Antonego Beevora i Artemisa Coopera Paryż Wyzwolony. Fantastyczna książka, zresztą jak wszystkie Beevora, o tym, co działo się w Paryżu po wyzwoleniu. Jak wiemy, tam kolaboracja była na bardzo wysokim poziomie, więc ktoś musiał ponieść za to karę. To tyle. Taka paczka jedzie do kolegi sympatycznego. Raz jeszcze dziękuję za twoją licytację. Mam nadzieję, że paka spełnia twoje oczekiwania. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Moi drodzy, krótka dogryweczka, bo byłbym zapomniał. A i leżało to w lodówce. Otóż w paczce nie mogło zabraknąć tego, czyli kiełbasa z gęsiną. Jedna z najlepszych kiełbas, jakie jadłem. Bez kitu. Spokojnie, jak ktoś
na stole by mi to podał, powiedziałbym, że to jest swojskiej roboty. Kiełbasa z gęsiną. Cóż można powiedzieć? No, 100 gram produktu zawiera 128 gramów mięsa. Także jak najbardziej super. Polecam.